Proszę Państwa, dzisiejsza 19. sesja Rady Gminy. Witam wszystkich radnych, witam Pana Wójta, Panią Skarbnik, Sekretarza i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Proszę Państwa, zaczniemy może od takiej sprawy bardziej uroczystej. To znaczy chciałbym, abyśmy minutą, chwilą ciszy uczcili pamięć Pani dr Szczepanin, którą pożegnaliśmy niedawno, opuściła szeregi naszej gminy. Bardzo proszę o chwilę ciszy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiejsza sesja zwołana została w trybie niejako pilnym na wniosek Pana Wójta z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie spowodowanych włączeniem jednego zadania i rozliczenia po przetargach innych zadań, w jednej sytuacji zwiększenia, w drugiej zmniejszenia wydatków. A nadto niespodziewanie jeszcze dochodzi jedna uchwała, w zasadzie dwie, jedna uchylająca uchwałę, druga podejmującą uchwałę, a jest to tylko uchwała czysto proceduralna spowodowana koniecznością zmiany tylko nazewnictwa zadania. Proszę Państwa, dostaliście, o jest i Pan Staszek, teraz już mogę ogłosić, że jest nas w sumie 13, w związku z tym podejmowane przez nas decyzje będą prawomocne. Pani Darko, proszę tam podać. Państwo otrzymali porządek obrad, który obejmował wyłącznie jedną uchwałę, czyli zmiany budżetu. W międzyczasie doszła konieczność podjęcia tych dwóch kolejnych uchwał i sądzę, że Pan Wójcie, Pani Wójcie, bardzo proszę o złożenie wniosku o poszerzenie porządku obrad o te dwie formalne uchwały, uchylającą i podejmującą kolejną uchwałę w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla województwa podkarpackiego. Kwestia dotyczy już przyjętej uchwały na wsparcie odnowy miejscowości Nielewkowice drogi wojewódzkiej. Zmienilibyśmy to i mielibyśmy wsparcia na przebudowę drogi. Jest to pojęcie szersze, tam pewne elementy infrastruktury towarzyszącej może by się udało włączyć, więc prosiłbym o uchylenie właśnie tej uchwały, która była podjęta, jeżeli chodzi o wsparcie odnowy, a podjęcie uchwały w sprawie przygotowania. Oczywiście wnoszę o dopuszczenie jeszcze jednego porządku obrad, bo to jest krótkie informacji kierownika Gminnego Centrum Pomocy, GOPS-u, w sprawie sprawozdania informacji o działalności tej jednostki. Proszę Państwa, czy ktoś poza tym wnioskiem ma propozycję do zmiany porządku obrad? Jeżeli nie ma, poddaję Panie Przewodniczący, ja bym tutaj może względnie na to, że jest Pani Kierownik GOPS-u, prosił tutaj, żeby Pani Kierownik GOPS-u dopuścił do głosu przed sprawozdaniem Przewodniczącej Komisji. Czyli dobrze, właśnie to chciałem zaproponować. Pani Przewodniczący zgadza się, tak żeby nie potrzebnie... Przed sprawozdaniem Przewodniczącej Komisji do głosu. Proszę Państwa, więc poddaję pod głosowanie zmianę porządku obrad, który będzie polegał na dopisaniu punktu dotyczącego GOPS-u po informacji Pana Wójta z prac pomiędzy 18 a 19 sesją oraz dopisanie w punkcie 6 dwóch projektów uchwał. Projektu uchwały nr 125 dotyczącej uchylenia uchwały dotyczącej pomocy dla województwa i 126 projekt dotyczy ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tych poprawek? Dziękuję. Kto był przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła te poprawki. W związku z tym głosujemy porządek obrad, który będzie wyglądał w sposób następujący. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, co miało miejsce, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, informacja wójta, informacja przewodniczących komisji i tutaj punkt dotyczący GOPS-u. Potem jest udzielenie rekomendacji oceny zasobów pomocy społecznej, a następnie w punkcie 6 podjęcie trzech uchwał. Zmiany w budżecie i uchylenia uchwały dotyczącej chodnictwa w Nielewkowicach i podjęcia nowej uchwały w tej sprawie. Wnioski, zapytania, informacje. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem nowego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że dzisiaj będziemy obradować w zmienionym porządku obrad, który przed chwileczką żeśmy przyjęli. Proszę Państwa, protokół poprzedniej sesji był do wglądu u Pani Ali. Czy były jakieś uwagi do tego protokołu, ewentualnie propozycje zmian? Jeżeli nie ma, proponuję przyjąć ten protokół bez jego odczytywania. Nie ma uwag, w związku z tym proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym, żeby ten protokół przyjąć bez odczytywania?
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół poprzedniej sesji Rady Gminy przyjęliśmy bez jego odczytywania. W kolejnym punkcie trzecim bardzo proszę pana wójta o przedstawienie pracy pomiędzy 18 a 19 sesją Rady Gminy. Przewodniczący, Wysoka Rada, czas okres krótki, więc nie będę tutaj dzisiaj jakoś szczegółowo przedstawiał, tylko że na złożony wniosek o dofinansowanie rozbudowy czy budowy, przepraszam, hali sportowej w Malasterzu znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Niemniej wnioskujemy do ministerstwa o ujęcie. Zaproponowana nam tam przyległe wsparcie kwotą każdego roku 200 tysięcy. Składamy dodatkowe, mówię tutaj też wyjaśnienia w kwestii wniosków już złożonych, więc jest troszeczkę tutaj pracy. Przygotowujemy się do potencjalnie następnych naborów. No i weszliśmy w etap realizacji tych już zadań inwestycyjnych zasadniczych. Tu chodzi głównie o drogi, prace już trwają. Przyczyny, że ten grafik o krótkim przetargu jeszcze nie jest rozstrzygnięty do końca, rozpisany. Tyle z takich bieżących. Mówię, gdyby były jakieś pytania, to dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do pana wójta? Nie widzę. W związku z powyższym w kolejnym punkcie oddajmy głos pani kierownik. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna rado, chciałabym... Proszę przycisnąć. O, teraz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałabym prosić o udzielenie rekomendacji w zakresie zasobów pomocy społecznej. Chciałabym powiedzieć, że na poprzedniej sesji złożyłam państwu sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok. A ocena zasobów pomocy społecznej nie jest niczym innym, prócz tym, że są naniesione tam pewne dane w zakresie pomocy społecznej, którymi nie zajmuje się bezpośrednio Ośrodek Pomocy Społecznej, ale muszą się tutaj znaleźć. I dodatkowo prognozy na 2 następne lata. I w związku z tym, że jest to obowiązek, muszę państwu przedłożyć tą ocenę i prosić państwa o udzielenie w tym zakresie rekomendacji, tak to się nazywa. Także... Rekomendacje wymaga uchwały czy tylko przyjęcia? Nie, nie, to tylko i wyłącznie punktu przyjęcia. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to oczywiście odpowiem, bardzo proszę, ale szczegółowo na poprzedniej sesji o tym państwu już mówiłam. Dokładnie. Państwo radni, którzy byli na poprzedniej sesji, wysyłali szczegółowych danych. Mamy tutaj dodatkowo cyfry, które ewentualnie państwo mogą przeanalizować. Czy państwo mają jakieś pytania i czy przyjmujemy tą ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawioną przez panią kierownik? Czy są pytania do tej oceny? Ja wiem, że jest problem, żeśmy go dostali dzisiaj, ale sądzę, że to by tak nie zmieniło, gdybyśmy dostali 7 dni temu, bo cyfry niewiele by nam tutaj dały, a szczegółowa informacja przedstawiona przez panią kierownik na ostatniej sesji naprawdę była wyczerpująca. Proszę państwa, w tej sytuacji, jeżeli nie ma uwag do tego, proponuję udzielić rekomendacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Kto z państwa radnych jest za tym, żeby takiej rekomendacji udzielić? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednomyślnie udzieliła rekomendacji o ocenie zasobów pomocy społecznej. I pani kierownik, to byłoby wszystko, czy jeszcze? Tak, dziękuję bardzo. My również pani kierownik dziękujemy. Jeżeli pani ma obowiązki, proszę bardzo. Proszę państwa, kolejna rzecz dotyczy pracy komisji. Z tego co wiem, jedna komisja w międzyczasie się odbyła. To komisja rewizyjna, tak? Bardzo proszę pana przewodniczącego o udzielenie informacji o tym, co się działo na pańskiej komisji. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. Zebranie komisji rewizyjnej odbyło się wczoraj, to jest 17.05. Czas pracy komisji rewizyjnej to jest godzina 14.30, 15.30. Na 5 członków komisji rewizyjnej obecnych było 4. Jeden radny tutaj usprawiedliwił się nieobecność do wiadomości przewodniczącego komisji. Z ramienia Urzędu Gminy w pracach komisji brali udział pan wójt, pani skarbnik, pani Ala do obsługi Rady Gminy. Tematami, jakimi zajęła się komisja rewizyjna było analiza projektu uchwał na dzisiejszą sesję, 19. sesję Rady Gminy Wiązownica. 2. Analiza udzielonych jednostkom samorządowych dotacji na rok 2015. I tutaj, jeżeli chodzi o analizę, no oprócz tych punktów i uchwał, które dzisiaj dostaliśmy, no został tutaj pan wójt
omówił bardzo szczegółowo poszczególne punkty i pani skarbnik, dlatego też nie mieliśmy tutaj żadnych uwag do tych projektów UFO i wszystkie projekty UFO, te, które myśmy mieli wczoraj, zostały zaakceptowane pozytywnie. W drugiej części komisja zajęła się analizą udzielonych jednostkom samorządowych dotacji. I ja tutaj przeczytam, jak to wyglądało szczegółowo. Dotacja została podzielona na dwie części, czyli dotacja udzielona z budżetu gminy Wiązownica w roku 2015 innym, czyli jednostkom samorządu terytorialnego i tak. Samorząd województwa podkarpackiego, tutaj jest kwota 240 tysięcy, pomoc finansowa dla samorządu województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego, to jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa, Wiązownica, Jarosław. Następna dotacja była dla gminy miejskiej Jarosław 3405,28 zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych. Następna dotacja to jest gmina miejska Jarosław 21701,25 zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Jarosław. I później gmina Jarosław 9645,00 zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Jarosław. Następna dotacja z budżetu gminy to jest dla miasta i gminy Sieniawa 5636,16 wzrost kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta i gminy Sieniawa. I później znowu miasto i gmina Sieniawa 8384,000 zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli. Dotacja udzielona dla jednostek samorządu terytorialnego razem wynosiła 288771,69 groszy. I następna część to były dotacje dla naszej własnej jednostki organizacyjnej, to jest Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica. I tutaj zadanie zrealizowane. Zbiorowe zaopatrzenie wody, dopłata na pokrycie różnicy ceny dostarczanej wody w wysokości 81192,44 grosze. A następnie zbiorowe odprowadzenie ścieków, dopłata na pokrycie różnicy ceny ścieków w wysokości 395,032,20. W sumie dotacja na Zakład Gospodarki Komunalnej, czyli na zbiorowe odprowadzenie ścieków i wodę, wynosiło 476,224,64 grosze. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, zakup koparki w celu realizacji zadań statusowych, to jest kwota 38 tysięcy. Następnie Gminne Centrum Kultury Wiązownica 655 tysięcy, koszty bieżące utrzymania samorządowej instytucji kultury. I następnie biblioteki 60 tysięcy, koszty bieżącej działalności naszych bibliotek na terenie całej gminy Wiązownica. W sumie dotacje udzielone dla naszych jednostek wynosiła kwota 1 229 224,64. A jeszcze w porównaniu jeszcze plus dodaję tutaj dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu, z naszego budżetu gminy Wiązownica. No, przekazaliśmy tym dwóm instytucjom kwotę 1,570,996,33 zł. Tutaj no, komisja zwróciła uwagę na tak duże koszty związane z dopłatą do wody, czyli tutaj do wody w naszej gminie Wiązownica 81192,44 i do zbiorowego odprowadzania ścieków to jest prawie 400 tysięcy, czyli można powiedzieć, że prawie 500 tysięcy nas w tamtym roku 2015 kosztowało no, tutaj dopłata do wody i do ścieków.
I na tym komisja zakończyła pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie do Pana Przewodniczącego? Jeżeli nie ma, proszę Państwa, przechodzimy do części szóstej naszej sesji, to jest podejmowanie uchwał w sprawach. I pierwszą uchwałą będzie zmiana w budżecie gminy Wiązownica na rok 2016. Przepraszam. Państwo otrzymali pierwszą wersję tych zmian, ponieważ na 7 dni wcześniej wysyłaliśmy materiały, ale w międzyczasie, w ciągu tych 7 dni zaszły pewne zdarzenia, między innymi związane z zmianą tej uchwały o pomocy zarządowi województwa, również ich przetargi, więc żeby się drugi raz nie spotykać, do tego projektu, który Państwo otrzymali, dojdą niewielkie zmiany, o których powie Pani Skarbnik. Niemniej jednak Państwo macie w tej chwili na biurkach jednolity tekst zmian, o których bardzo proszę Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, pierwsza zmiana to jest zwiększenie wydatków budżetu o 134 500 zł na drogę dojazdową do gruntów rolnych. Tutaj macie Państwo działki ewidencyjne podane. Dotyczy to drogi tu w Wiązownicy, mniej więcej od wysokości obecnego posterunku, troszeczkę dalej do Łapajówki. Chcemy ten ciąg połączyć, tak jak mówiłem kiedyś, Manasterz Nielepowice w kierunku na Radomkę. Zadanie było tak naprawdę przedyskutowane, zadanie było tak naprawdę już zatwierdzone, ale nie znalazł się stosowny zapis w budżecie, gdzie po prostu przeoczeniem pewnego rodzaju znaczy. Kolejny wydatek, a właściwie najpierw zmniejszenie, to jest te 54 tysiące, co miało być wsparciem zadań województwa, konkretnie odnowy drogi w miejscowości Nielepkowice. Więc proponujemy zdjąć na taki cel, a przeznaczyć na przebudowę drogi. Odnowa dotyczy samej nawierzchni, natomiast przebudowa jest to temat troszkę szerszy. Myśmy ostatnio byli tutaj z panem wiceprzewodniczącym, panem Sołtysem z Nielepkowic w tej sprawie i pewne rzeczy poustalaliśmy tam, więc żeby można było tymi środkami nie tylko dokonać odnowy, ale przy udziale środków wojewódzkich przebudować tą drogę w zakresie niezbędnym do realizacji chodnika. Tutaj proponujemy po prostu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich taką zmianę, czyli ściągamy 54 z wsparcia na odnowę, a dajemy na dofinansowanie w zakresie przebudowy. Dalej, trzymając się dróg, po prostu zmniejszamy wydatki już po przetargach na zadania, które się odbyły. I chociażby tutaj 60 tysięcy to jest droga Szulsko-Wiązownica, 200 tysięcy aż droga Ryszkowa Bola Zapału, tam Państwo pamiętacie, bo ten też jest bardzo wysokie, zastrzegała, że praktycznie 50% powinno być taniej, tak się okazało. Oraz na parkingu przy kościele, naprzeciw kościoła w Szulsku wyjmujemy 45 tysięcy, bo też przetarg pokazał, że po prostu te środki pozostałe w wysokości takiej wystarczy. Natomiast zwiększamy wydatki tutaj na budowę sceny na Trzeciegowym w Radawie o 55 tysięcy. Tam uwzględniliśmy projekt i uwzględniliśmy wynik ostatniego po prostu przetargu. Natomiast dalej na cmentarzach zwiększamy te wydatki o 9,5 tysiąca. Chodzi o cmentarz Wiązownicy, też już jest po przetargu po prostu na ogrodzenia. I te kwoty już więcej, że są tam były zabezpieczone nieduże, bo 13 tysięcy jeden. Raz, że tego ogrodzenia troszeczkę po ostatnim projekcie wyszło więcej, dwa, że po prostu przetarg wykazał ceny wyższe. Zwiększamy wydatki na pomocy dla materialnej dla uczniów, konkretnie 54 tysiące, jest to przeznaczone na stypendia szkoły. W zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód zwiększamy wydatki tutaj na wydatki inwestycyjne, jednostek budżetowych, budowa ogrodzenia działek numer 10-36, 9-37 na terenie oczyszczalni. Tam z jednej strony będzie powstawał ten warsztat, z drugiej strony ten szor po prostu i to dwustronnie będziemy gronić. Państwo pamiętacie, że to zadanie już po prostu szybciej było tam sygnalizowane, a tutaj po przetargu też po prostu mamy te ceny, jakie ostatecznie będą. Na oświetleniu proszę o zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w Radawie. Sprawa dotyczy budowy oświetlenia przez centrum Radawy od drogi powiatowej do skrętu na Saporę. Pierwotnie planowaliśmy tam dać pojedyncze lampy typu Rossa,
ostatecznie po konsultacjach po prostu z projektantem, po przejrzeniu tej koncepcji wzbogacamy tą wersję, będą lampy po prostu podwójne, tak jak w Wiązownicy czy w Szulsku, tylko że inne oprawy. No i to wiadomo, że automatycznie podnosi koszty, ale myślę, że zrobienie tam takiej troszeczkę spacerowej, ładnej ulicy leży w interesie wszystkich i w związku z tym proszę o przyjęcie tych poprawek niezbędnych w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do uchwały dotyczącej zmian w budżecie? Jeżeli nie ma, proponuję przegłosować projekt uchwały obejmującej tekst jednolity, bo w porównaniu do pierwotnej wersji są trzy zmiany, czyli ta formalna dotycząca pomocy województwu, to oświetlenie i tam jeszcze ten drobiazg związany chyba z ogrodzeniem oczyszczalni. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby przyjąć jednolity tekst, czyli uchwałę nr 124 dotyczącej zmiany budżetu gminy na rok 2016? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednomyślnie przyjęła zmiany w budżecie przedstawione przez Pana Wójta w tekście jednolitym, już poprawionym uchwały naszej Rady. Proszę Państwa, kolejne dwie uchwały są formalne, o których już wcześniej mówili. Projekt uchwały nr 125 sprowadza się do uchylenia poprzedniej uchwały. Bardzo proszę Panie Wójcie. Tak jak powiedziałem, jest projekt, który został w zarządzie dróg wojewódzkich u Pana Marszałka. Po prostu od nowa dotyczy tylko zmiany jak gdyby poziomu jakości nawierzchni, natomiast przebudowa to pojęcie szersze. Dla nas o tyle to korzystne, że to jest wydatek już inwestycyjny, majątkowy. Dla nich też. Tak, dla nich też. To po prostu nam lepiej to wpływa na czynniki, na wyniki budżetu. Ja przy okazji tego powiem, że sprawa podobna będzie być może w przypadku Ruszkowego. My tam podnosimy temat i nawet jakoś tam politycznie próbujemy po prostu przeforsować coś, co jest niezbędne, czyli też odnowę nawierzchni na tym odcinku tam koło Pana Przewodniczącego, to myślę, Pan Przewodniczący będzie wiedział. Na odcinku koło chodnika Pani Wójcie sprostuje, bo dla mnie to jest potrzebne. A Pan Przewodniczący mieszka koło chodnika. Także na przeciw tej drogi. Droga jest tam w takim stanie, że są darmy. To jest taki po prostu odcinek, że na pewno wszystko się zachowuje i te dbania się przenoszą. Więc też być może będzie sytuacja, że najpierw planowane na odnowę zadanie, będziemy tam, byśmy złożyli deklarację, że będziemy gotowi i jesteśmy wesprzeć, ale być może uda się i na przebudowę, ponieważ tam pozostaje temat tego niedokończonego chodnika. Przy czym poszło nasze po prostu zapotrzebowanie na te prace, jak gdyby deklaracja wsparcia i być może odnowa byłaby w tym roku, a gdybyśmy dostali warunki na projektowanie ponowne, to po prostu na przyszły rok byłby chodnik, bo też powiem otwarcie to, co na miasto powiedziałem, nie ma co liczyć na dwa zadania na jednej gminie. Dla mnie, jeżeli się uda w tym roku do Niedokowice sprzedać, to będzie duży sukces, ale z drugiej strony, żeby była szansa na Ryszkową, ale w przyszłym roku to też takie działanie musimy podjąć. To od razu mówię, będzie takie deklaracje, bez jeszcze uchwały stosownej rady, po prostu złożyli, bo leży to w naszym interesie. Wobec powyższego wnoszę od razu in blogie, gdyby, o uchylenie tej uchwały, o wsparcie odnowy i o podjęciu uchwały o wsparciu przebudowy drogi w Nielepkowicach, a temat Ryszkowej Woli od razu sugerujemy, być może mnie to też wypłynie tutaj na Wysokiej Radzie, będziemy one dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przemawiamy. Uchwała nr 125 będzie dotyczyła uchylenia w całości uchwały poprzedniej 108, a to wiąże się wyłącznie ze zmianą nazewnictwa zadania, więc zamiast odnowy nawierzchni dróg, która była w tej pierwotnej uchwale, będzie przebudowa w kolejnej uchwale, którą przegłosujemy. Więc żeby była świadomość, głosujemy nad uchyleniem uchwały. Nic się nie zmienia, żadne kwoty, tylko i wyłącznie nazewnictwo zadania. Czy są jakieś pytania do tego? Jeżeli nie ma, poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 125 w sprawie uchylenia poprzedniej uchwały w sprawie udzielenia pomocy województwu podkarpackiemu na realizację tego zadania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednomyślnie uchyliła poprzednią uchwałę i teraz projekt uchwały nr 126, który już w nowym brzmieniu, z tą samą kwotą, będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy udzielać pomocy finansowej na przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Nielepkowice.
Sądzę, że pytań nie ma, w związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały nr 126 w sprawie udzielenia tejże pomocy województwu podkarpackiemu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednomyślnie przyjęła nową uchwałę w tej sprawie i sądzę, że chociaż nie Lepkowice uda się w tym roku zrobić, Szkoła Wola 5 lat stara się o 80 metrów chodniczka, przez to jej do tej pory nie ma. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy część roboczą dzisiejszej sesji. Punkt kolejny, siódmy. Są to wnioski, zapytania i informacje. Proszę Państwa, ja wrócę króciutko tylko do pogrzebu pani dr Szczepanik. Rozmawialiśmy z wójtem na ten temat. Pan wójt będzie miał te informacje, chyba i podziękowanie od rodziny jeszcze, prawda? Więc tu poproszę pana wójta o zabranie głosu i na bazie tego, ja wiem, że to nie powinno być przed kamerami, ale sądzę, że jako gminy powinniśmy sobie stworzyć jakiś taki minimalny fundusz na nie tylko takie smutne okoliczności, czyli kupno wieńca czy kwiatów. Być może, że będą potrzebne środki również na jakieś bardziej przyjemne, przyziemne rzeczy i proponuję, żeby radni, jeżeli się oczywiście zgodzicie, 20-30 zł złożyć do pani Ali, żeby tam były pieniądze przeznaczone na ten cel. Pozwoliłem sobie na ten pogrzeb bez konsultacji z państwem zamówić wieniec dla pani doktor Szczepanik, czy ku jej pamięci. 200 zł kosztował. Jeżeli państwo będą chcieli dofinansować czy zwrócić te pieniądze, nie ma problemu. Więc moja sugestia jest taka, jeżeli państwo przyznacie rację czy zasadność tej mojej propozycji, żeby pani Ali złożyć razem po te 30 zł, żebyśmy mieli na wyrównanie tego wieńca, ewentualnie na przyszłe potrzeby. Mam nadzieję, że bardziej przyjemne. I panie wójcie, oddaję panu w tej chwili głos w kwestii właśnie pani doktor Szczepanik, na zasadzie oczywistości potrzebowej. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, chciałem podziękować tym, którzy znaleźli czas po prostu i na tym ostatnim pożegnaniu naszego honorowego obywatela, osoby mocno zasłużonej dla tego środowiska byli. Pani doktor, będąc świadoma swojego stanu zdrowia, jeszcze w pełni świadomości przygotowała takie podziękowanie w formie takiej tablicy graweru, który wisi na sekretariacie. Jest to podziękowanie dla mnie i dla Państwa radnych właśnie za uznanie jej osoby, za nadanie tego tytułu honorowego obywatela. Ja też wspominałem, że podobnie mam książkę z dedykacją osobistą. Przybył tutaj jeszcze za życia świętej pamięci profesor Kawtek. Podobnie się zachował. Reasumując, obydwie te osoby znakomite dla naszego środowiska, bardzo zasłużone, mocno to przeżyły z tego, co mnie relacjonowały, i były mocno wdzięczne Państwu radnym za nadanie tych tytułów. Ten tytuł nie jest tytułem nadawanym codziennie. Miało to niestety już nie żyjące tylko dwie osoby, ale myślę, że poprzez formę i poprzez to właśnie, że on jest tak mocno ograniczony, jego znaczenie dla tych osób było bardzo wielkie. Pan profesor Haftek powiedział, że, co jest prawdą, bezwzględną prawdą, w życiu był wielokrotnie oznaczany różnego rodzaju branżowymi oznaczeniami, ale również oznaczeniami państwowymi. Miał też tytuły honorowe niektórych jednostek samorządu, chociażby Kańczuki. Ale ten, ze względu na formę, też między innymi jest dla niego wyjątkowo, był dla niego wyjątkowo ważny. Więc tutaj jeszcze raz przekazuję podziękowania też od rodziny pani doktor, która jest wzruszona po prostu tym, że jednak wiązownica jako gmina potrafiła docenić jej działalność, jej po prostu ich mamy czy kuzynki i w ten sposób się zachowała właśnie nadać ten tytuł, czy chociażby nam organizując taki bardziej uroczysty po prawie pogrzeb. Ja tylko dopowiem, że na cmentarzu miejskim w Przemyślu pani doktor Szczepanik spoczęła w grobie rodzinnym, a pochówku dochował ksiądz biskup Jan Losek. Więc to też myślę świadczy o uznaniu przez chociażby część duchowieństwa, przez część duchowieństwa niestety to z przykrością muszę powiedzieć, znaczenia tej osoby w naszym życiu społecznym i zawodowym. Idąc tym torem, my dyskutujemy obecnie, trwają prace geodezyjne nad nazwami ulic w Wiązownicy i w Radawie. Myślę, że niedługo to będziemy finalizować.
Chciałbym zaproponować, tutaj z panem przewodniczącym rozmawialiśmy, pan przewodniczący posunął taką myśl, żeby dorzucić do tego temat Szówska i nazwać to rondo w Szówsku właśnie imieniem pani dr Anny Szczepanik. Była związana z tym miejscem, tam mieszkała. Myślę, że Szówsko mające ulicę, gdy będzie miała jeszcze jedną tak godnie nazwaną, będzie z tego zadowolone. Oczywiście skonsultujemy to jeszcze w formie po prostu spotkania, myślę, gdzieś na krzyżówce, ale przypuszczam, znając pozycję pani doktorze, głosu sprzeciwów tam nie będzie. I to w tej sprawie tyle, co chciałem powiedzieć. Prosząc państwa też, że jeżeli wróci temat, żeby go po prostu już jakoś przemyśleć i pozytywnie rozpatrzeć. Ronda mają swoje nazwy. Myślę, że tutaj mamy też tą możliwość, żeby to pokazać, zasługi, podkreślić zasługi pani doktor dla tego miesiąca i stwierdzenia. Dziękuję. Ja może do tego dopowiem, bo w sumie długo nad tym myślałem i pewnej goranka się obudziłem. A co by było, gdyby rondo w Szówku nazwać imieniem Socały? I tak sobie pomyślałem, 8 radnych byśmy przegłosowali i mielibyśmy rondo Socały. Oczywiście żartobliwie to mówię. Uważam, że mamy swoich lokalnych bohaterów czy zasłużonych ludzi na terenie gminy i na pewno by się znaleźli w skali kraju ludzie, czy już nieżyjący, czy zdarzenia, które należałoby upamiętnić poprzez nadanie nazwy czy imienia temu rondowi, ale sądzę, że takie rondo w takiej gminie, w takiej okolicy, sądzę, że powinno być nazwane naszymi lokalnymi, zasłużonymi ludźmi, a niewątpliwie pani Szczepanik do tego należała. Bo mogą się pojawić oczywiście w przyszłości jakieś tam sugestie, żeby nazwać czyimś tam, nie wiem, imieniem czy jakąś datą. Jest wiele rond, wiele ulic w dużych miastach, gdzie takie nazwy mogą być, a my chociaż uszanujmy tych obywateli, którzy najbardziej się przysłużyli tutaj na terenie naszej gminy. Więc bardzo proszę również was, żebyście to przemyśleli i jeżeli się pojawi taka uchwała, którą my podejmujemy, więc o nadaniu nazwy dla ronda będzie podejmowana uchwała poprzez Radę Gminy. Nie trzeba będzie ewentualnie jakichś dodatkowych zabiegów, oczywiście za zgodą większości radnych. Proszę państwa, to by byłoby tyle. Powracamy do tego punktu. Czy ktoś z państwa radnych w tej sprawie, czyli wnioski, zapytania, informacje, chciałby zabrać głos? Panie przewodniczący, proszę bardzo. Temat związany praktycznie właśnie z nasadnictwem. Chciałbym powiedzieć, że gdzieś w miesiącu, myślę, czerwcu, pod koniec będziemy właśnie wnosić o nadanie nazw ulic Wiązowicy. I tutaj chciałbym Wiązowicy podziękować, bo zarówno radnie, jak i sołtys, i środowiska potrafiły się jakoś tam zorganizować. Może za dużo tych wniosków nie było, ale są konkretne propozycje. Natomiast wyrażam troszeczkę ubolewania w temat postawy radarci. Tu z panią radną akurat dobrze mi się rozmawiało i pewne rzeczy się ustali. Natomiast generalnie radawa przyjęła nazwanie, próbę nazwania po prostu prowadzenia ulic i wprowadzenia numeracji jako pewnego rodzaju zagrożenie. Proszę państwa, ja podkreślam, że te kwestie podlegają konsultacjom, ale to jest decyzja w tej Wysokiej Rady. Chciałbym podkreślić znaczenie dla bezpieczeństwa, dla komunikacji, dla zarządzania po prostu tego terenu, jakim jest radawa. Takie działań. Dzisiaj wzywane pogotowie, ciężko będzie znaczyć gdzie, nawet straż pożarna, chociaż pożar dosyć często niestety widać, czy nawet ten przysłowiowy kurier. Radawa jest rozbudowana, jeżeli chodzi o tą część rekreacyjną, a i w samej miejscowości, mówię o wiosce, ta numeracja jest bardzo rozmieszana. Wpłynął, ja nie przedstawiałem państwu tutaj tego, na razie przedstawię to przy dyskusji na ten temat, taki protest mieszkańców, którzy nie chcą po prostu prowadzenia nazw ulic i zmiany numeracji. Nie wiem, jakie jest uzasadnienie. Nie wiem, jakie są obawy, bo jeżeli chodzi o koszty, to one są niewysokie. Dzisiaj w nowych dowodach osobistych już się nie podaje numerów, przepraszam, adresu zamieszkania. W ślad za tym to będzie wchodziło i w tych dowodach rejestracyjnych i w prawojazdzie po prostu docelowo. Jeżeli nawet wprowadzimy ulicę, a ktoś nie będzie miał wymienionego od razu dowodu rejestracyjnego czy prawojazdy, to na pewno nikt nie ukaże za taką sytuację. Więc tutaj no, troszeczkę straszenie, że to będą koszty, jest nieuzasadnione, a nawet jeżeli one się pojawią, to nie będą aż tak drakońskie, żeby nie można je było
godzinie. Natomiast pamiętajmy o tych, którzy tam zainwestowali, którzy chcieliby powiedzieć, że mieszkają do przykładu na Batach. Baty są dzisiaj oznaczone, ale żeby był oznaczony od numeru 1 po kolei narastająco, żeby ktoś tam nie krążył. Na przykład my staramy się w Radawie zachować te propozycje historyczne, te nazwy historyczne, przysiłki nazwać ulicami, bo nie możemy prowadzić dziennie dla przykładów. Niemniej ja oczekiwałem na propozycje w centrum, bo tutaj no, ta ulica chociażby główna nasza, czy ta powiatowa. Takich propozycji no, niestety nie otrzymaliśmy i tutaj mogę podziękować pani radnej, natomiast mogę wyrazić ubolewanie, że jednak ten samorząd lokalny, tak troszeczkę rozumiany jako samorząd sołecki, nie wiem dlaczego się obawia, dlatego też tłumaczę, że temat wróci, żeby sobie to przemyśleć i nie obawiać się działań, które są moim zdaniem w przypadku Radawy w szczególności niezbędne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Mówię o radnych na razie. Nie, pan sołtys z Radawy, ale pani sołtys się kolejny raz proszę o ważenie słów i krótką wypowiedź. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym tutaj powiedzieć, bo znowu tutaj pan wójt adresuje pod adresem samorządu jakieś tam sugestie, to są niezgodne z prawem. Zebranie wiejskie w uchwale swojej, jasno jest to taki zebrania, nie mamy nic przeciwko, nie mają nic mieszkańcy, nie tylko samorząd, ale mieszkańcy nie mają nic przeciwko ponumerowaniu dzielnic, uporządkowaniu wszystkich domków letniskowych. Natomiast uważają, że no przy 100 numerach w Radawie, około 100 numerach w Radawie, nie ma potrzeby zmiany czy tam wprowadzania ulic. Jest to opinia mieszkańców, nie samorządu, nie moja, tylko mieszkańców. Dlatego też, no nie wiem, prawdopodobnie wójt źle interpretuje tą informację. Nie ma żadnego problemu i mieszkańcy nie są przeciwko ani turystom, ani tym ludziom, którzy tam zainwestowali. Jak najbardziej trzeba to unormalizować, żeby to pogotowie czy kurier mógł dojechać. Wyrazili swoją opinię w stosunku do numeracji, jeżeli chodzi o wprowadzenie ulic w Radawie. Ja od razu, panie przewodniczący, korzystając z głosu, chciałbym się odnieść i poinformować opinię też mieszkańców i swoją odnośnie tych zmian w budżecie. Pan mój tu mówił o bezpieczeństwie. Otóż sugestia mieszkańców jest taka, że inwestycje, które wprowadziliście na poprzedniej sesji, no nie wiadomo kto tych inwestycji chciał, kto je wprowadził. Ja pytając pana wójta, kto to jesteśmy my, nie uzyskałem odpowiedzi. W rozmowie w poniedziałek z panem wójtem, kto, na wniosek czyj są te inwestycje dosyć kosztowne, gdzie są bardziej potrzebne rzeczy w Radawie, chociażby, dam od razu przykład, to bezpieczeństwo. Jeżeli przyjeżdża na koncert kilkanaście tysięcy ludzi, nie ma drogi awaryjnej, drogi wyjazdu. Mieszkańcy Radawy sugerowali, żeby zrobić drogę chociażby tutaj Kopana Synkiewicza, gdzie ten tłum, cały korek mógłby się rozjeżdżać. Nie ma drogi z Radawy do Monasterza. Tutaj no, jest inwestycja, my się cieszymy, bardzo ładnie. Nowy dywanik, bardzo ładne lampy, za ileś tam tysięcy złotych, ale mieszkańcy uważają, że są bardziej potrzebniejsze rzeczy w Radawie, jak ta inwestycja, chociażby remont placu i ośrodka zdrowia, który służy trzem miejscowościom w gminie. Czy też remont i odnowa świetlicoremidy. Dziękuję, to informacyjnie. Dziękuję. Czy pan wójt chciał się odnieść do tego? Znaczy mnie cieszy tutaj ta deklaracja, że jednak no, te podpisy są pewnego rodzaju nieporozumieniem, że jednak mieszkańcy są za tym, żeby wprowadzić te nazwy. Tylko, że no, smuci mnie taki próba podziału. Nas zostawcie, turystom możecie coś tam zrobić. Te konsultacje myślałem, że będą przebiegać w takim duchu, że proponujemy takie nazwy, że raczej
fajnie, że w tym kierunku to idzie. Ale to mówię, to jest decyzja z całym szacunkiem dla przedstawicieli nielicznych miejscowości, jednak państwa i myślę, że to zrozumienie po prostu to działanie znajdzie. Odnośnie chociażby teraz na czyj wniosek. Kto przygotowuje propozycję uchwały jest oczywiste i ja państwu przedstawiałem te propozycje działań inwestycyjnych i remontowych w Radawie. Oczywiście pod tym się nie podpisuje. Nie podpisze się chociażby na przykład przed tak zwaną drogą ewakuacyjną, bo taka droga jest. Co prawda jest przejazd przez Zaporę i koło Ojca Pio wyjeżdżamy drugą stroną, ale my ją przy planach organizacji tych imprez masowych i dużych wskazujemy. Bo też musicie państwo wiedzieć, że organizować taką imprezę masową to musi być stosowna dokumentacja uzgodniona ze wszystkimi służbami, między innymi właśnie ze strażą pożarną, z policją, z sanepidem, kwestia zabezpieczenia służb porządkowych, także to jest po prostu przewidywane. Natomiast droga do gospodarstwa pana Sadakiewicza, chociażby na przykład dzisiaj, ale myślę, że i na długiej przyszłości, zobaczcie jak wygląda, bo pan Sadakiewicz tam zrobił piaskownię, legalną piaskownię, i tam chodzą samochody na okrągło z masą taką, że tam najlepsza droga bitumiczna nie wytrzyma. Oczywiście gdybyśmy zrobili taką jak droga wojewódzka czy powiatowa co najmniej, to może byłaby szansa. Ale robić drogę tylko po to, żeby ona przebiegała wśród pól i dobiegała do jednego gospodarstwa, żeby ewentualnie z wioski gdzieś tam wyjechać bokiem. Czy podobnie droga do monasterza, aż to mówiłem. Ja nie godzę się tutaj z tymi stwierdzeniami, że XXI wiek i musimy mieć akurat zradawe drogi do każdego sołectwa. Można i wnosiłbym tutaj ewentualnie o rozważenie z tym torem zrobienia mostu i zrobienia z Nielepkowic na przykład zamiast promu, który nie może o niego zapłytko, drogi na Kostków. Później na Bełkinie i tak dalej. Możemy jeszcze pobudować też w monasterzu jedną drogę do, na przykład na wysokości gdzieś tam połowy miejscowości Czerwona Wola. No. Także takie plany można toczyć. Być może kiedyś, ale na dzisiaj mamy jeszcze te ciągi bardziej potrzebne. Czyli kwestia połączenia Radawy z Surmaczówką. Surmaczówka jakoś do Radawy dojedzie, a radawiacy za często do Surmaczówki nie jeżdżą. Więc tutaj na spokojnie po prostu nie jest to ignorowanie, czy nie branie pod uwagę sugestii mieszkańców, ale te sugestie muszą być zrównoważone. Kwestia remontu, bo tutaj mi pan sołtys to podnosił, że mamy zrobić gdzieś, nie wiem kiedy padła ta uchwała, aptekę w ośrodku zdrowia. Pierwszy raz o tym usłyszałem. Pytam się, kto będzie prowadził, dla kogo ta apteka w sensie działalności. Jak gmina może przygotować aptekę? Dzisiaj jest to sektor całkowicie prywatny. Jeżeli by się ktoś zgłosił i chciał ewentualnie o tym rozmawiać, to możemy temat podjąć. Problem apteki w Radawie jest znacznie szerszy. Jest to problem po prostu opłacalności tej działalności. Dzięki takiej, a nie innej postawie samorządu czy przedstawicieli, nie wiem jak to określić, żeby nie urazić, radawiaków, apteki dzisiaj nie ma. Kombinacja Panie sołtysie, bardzo proszę nie przeszkadzać. Ja chciałem, tu państwu kiedyś przedstawiałem tę propozycję, żeby tą działkę pod ośrodkiem zdrowia, tak to nazwijmy, podzielić, kawałek sprzedać, żeby ktoś chciał tam zainwestować. Wygrała koncepcja, że nie może być dwóch linii zabudowy, bo to nie będzie widoczne z tyłu ten budynek. W Wiązownicy mamy dwie linie zabudowy. Patrzę na pana radnego, mieszkałem o czwartej linii zabudowy, czy w trzeciej, od drogi powiatowej. Więc tam też by się nic nie stało, że gdyby przed ośrodkiem wyrósł parterowy budynek. Później przeznaczyliśmy działkę po drugiej stronie, ale niestety nie było zgody na ograniczenie, na cel, tylko na budowę apteki. Poszła w ogólny przetarg i w ogólnym przetargu po prostu ktoś kupił, przebił, bo ta pani nie była w stanie rywalizować. Była w stanie, tylko powiedziała, że się to po prostu nie opłaca. Skutek jest taki, że ktoś, kto prowadził działalność na skraju opłacalności, po prostu z tej działalności zrezygnował. Jeżeli znajdzie się chętny farmaceuta, który będzie chciał tam zainwestować, to jestem gotowy usiąść i szukać kolejnej lokalizacji pod lokalizację apteki. Ale na pewno nie zaproponuję Wysokiej Radzie, żebyśmy teraz przebudowali ośrodek zdrowia, jak to nazwijmy, i wybudowali tam aptekę. Tego na pewno nie zaproponuję.
Dlatego tu bardzo proszę o takie raczej wyważone opinie. Dorzucę. Pan sołtys podnosi, że mieliśmy przekazać zgodnie z uchwałą zebrania miejskiego działkę pod budowę kaplicy. Pytam się komu? Sołectwu. Proszę mi powiedzieć, czy sołectwo ma osobowość prawną? Kto ze mną pójdzie na notariusz? Nie przekazać, przekłamuje pan mówię. Wydzielić. Panie sołtysie, no ile razy mogę zwracać panu uwagę? Ktoś... Dam panu głos. Dobrze. Ja nie bardzo rozumiem pojęcie, jeżeli pan tak tłumaczy, co to znaczy wydzielić. Działka jest, wydzielenie polega na przygotowaniu konkretnego planu realizacyjnego pod decyzję lokalizacyjną dla konkretnego inwestora. Jest pytanie, kto ma być inwestorem? Kto ma być inwestorem? Nie ma czegoś takiego jak wydzielenie w powietrzu dla bliżej nieokreślonej po prostu persony, czy osoby fizycznej, czy prawnej. Ja nie widzę tam potrzeby wydzielania. Działka jest nie taka duża i można po prostu tam zlokalizować. Natomiast jest kwestia, kto ewentualnie podjąłby się tych działań. Przypominam, że dzisiaj sołectwo nie ma osobowości prawnej i nie może być właścicielem po prostu tutaj i stroną w przenoszeniu własności nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie sołtysie, jedno, dwa zdanie. Ja tutaj chciałbym się ustosunkować, że do wypowiedzi pana wójta. Dziękuję, że pan wójt wyciągnął zamrażarki, czy zaglądał do tej uchwały odnośnie budowy kaplicy w Radamie, czy tam lokalizacji. Prosiłbym jeszcze o zajrzenie do tej szuflady, czy zamrażarki odnośnie przyznania drzewa na ogrzewanie świetlicy, twardego drzewa, którą uchwałę podjęło zebranie miejskie. Odnośnie apteki. No tutaj, panie wójcie, to przez różne kombinacje wcześniejszych władz samorządowych, wcześniejszej kadencji wprowadza tu pan wójt radę w błąd, że działka, którą mieszkańcy chcieli przeznaczyć pod budowę apteki, ta pani nie chciała jej kupić, która prowadziła tą aptekę, bo prawda jest całkiem inna i ta pani już zainwestowała pieniądze w tą działkę, na urządzenie, która została przeznaczona na urządzenie apteki. Także tutaj znowu pan radek gminy wprowadza w błąd. A odnośnie ośrodka zdrowia, to niech pan wójt sobie przeczyta uchwałę zebrania miejskiego dotyczącą remontu ośrodka zdrowia z podjazdem dla niepełnosprawnych, zorganizowaniem parkingu, ogrodzenia i tak dalej. Także tutaj nasze stanowisko odnośnie drogi, panie wójcie, naprawdę. Okay, pan może proponować zmiany w budżecie. Panowie radni, panie przewodniczący, to państwo podejmują decyzję. I naprawdę, jeżeli pan to, bo tutaj ja słyszę wszystko, że ja proponuję, czy pan wójt, czy my proponujemy. Jeżeli pan wójt uważa, że w XXI wieku z Manasterza do Radamy nie powinno być drogi, to gratuluję panu pomysłów i funkcjonowania tych gmin. Dziękuję. Proszę państwa, nie będziemy już na temat Radamy rozmawiać, bo sesje ostatnie to polegają na tym, że większość sprawy poświęcamy Radamie zamiast sprawom dotyczących bezpośrednio Rady. Więc pan wójt jeszcze jedno zdanie czy dwa i kończymy sesję. Panie przewodniczący, jednak żeby nie było, że ignoruję, czy po prostu nie tłumaczę odnośnie remontu ośrodka zdrowia. Można przejrzeć budżety do tyłu, nie tak dawno tamte pieniądze na remont ośrodka poszły. Ja tylko przypomnę, termomodernizacja z wymianą całej skalarki, drzwiowej okienne, instalacje wewnętrzne, obejście przejściowe. W tym roku też jest zapis odnośnie prostej rzeczy, którą wykonamy. Czyli poprawienie zadaszenia tego tutaj na schodach, co pani radna wspominała, i kwestia tych schodów i tej podbudówki. Także tutaj na spokojnie, no, natomiast krzyczenie o jakimś kolejnym kapitalnym remoncie, no, jest bezpodstawne. Ja tylko przypomnę, że my wykazujemy dużą dobrą wolę, znając potrzeby środowiska i ten ośrodek zdrowia za darmo został przekazany w użytkowanie. Co mówi? Można się zastanowić, czy jest rozsądne działanie. Myślę, że tak, chociaż trzeba o tym po prostu cały czas pamiętać. To, że pan sołtys jednoosobowo czy dwuosobowo kwestionuje tą drogę do przebudowy, może mieć takie prawo, czy oświetlenie. Natomiast nie bardzo chciałbym, żeby pan
podburzał, do tego ludzi. Zobaczmy, jak teraz to wygląda, nie jest całkiem źle, ale to jest droga faktycznie bardzo uczęszczana, ale po prostu popałdowana. Zobaczmy, co się dzieje, jak popada deszcz. Woda była pofilowana dwustronnie, powstał chodnik i woda stoi od strony chodnika. Zrobimy inaczej spadki, tego problemu nie będzie. Oświetlona droga jest w miarę dobrze. Ja tego nie ukrywam, to można zobaczyć. Natomiast też nie ukrywam, że chciałbym zrobić z tego taką alejkę troszeczkę reprezentacyjną i zrobić to oświetlenie po prostu takie ozdobne. Myślę, że Państwo radni świadomi nad tym głosowali i myślę, że jak zrobimy to zadanie, to te dyskusje staną się bezprzedmiotowe. A uwagi pojedynczych osób nie będą uwagami pojedynczych osób, ale niech te pojedyncze osoby nie próbują robić atmosfery negacji wszystkiego, co wspólnie tutaj ustalimy. Bo jednak patrząc z pewnej perspektywy na tą miejscowość, myślę, że nie ma aż tylu powodów narzekania, a patrząc już dosyć dokładnie, myślę, że nie ma aż tylu powodów, żeby traktować tam wypoczywających jako intruzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy porządek 19 sesji. W związku z tym zamykam. Dziękuję Państwu za uwagę. I w czerwcu się spotykamy co najmniej w sesji najważniejszej autorytaryjnej. Bardzo proszę Komisję Rewizyjną, żeby jak najszybciej odbyła Komisję w kwestii wykonania budżetu. Dziękuję.